Witajcie, z tej strony Magdalena i zapraszam Was do recenzji anime Fushigi Yuugi. Główną bohaterką jest Miaka Yuki oraz jej przyjaciółka Yui Hongo. Miaka, tak jak Yui, ma 15 lat i w przeciwieństwie do swojej spokojnej, nieco chłodnej i poukładanej przyjaciółki jest prawdziwą niezdarą i obżartuchem. Pewnego dnia Miaka oraz Yui znajdują w Bibliotece Narodowej tajemniczą księgę zatytułowaną Księga Czworga Bóstw. Obie dziewczyny zostają wciągnięte do księgi i przenoszą się do krainy Conan, przypominającą starożytne Chiny. Już pierwszego dnia przyjaciółki zostają zaatakowane przez miejscowych zbirów, jednak z opresji ratuje je przystojny, jednocześnie łasy na pieniądze Tamahome. Za sprawą pewnych zdarzeń Yui wraca do współczesności, jednak Miaka wciąż jest uwięziona w księdze. Jak się okazuje, aby mogła wrócić do domu, będzie musiała zostać kapłanką Suzaku i przywołać owe bóstwo, by spełniło jej 3 życzenia i uratowało krainę od wojny. Fushigi Yuugi to 52-odcinkowe anime będące adaptacją 18-tomowej mangi, wydanej również w Polsce, autorstwa Yuu Watase, autorki takich tytułów jak Ayashino Ceres czy Zettai Kareshi. Oprócz głównego anime seria posiada 3 części OVA będące całkowitym dopełnieniem historii, co cieszy i satysfakcjonuje widzów, którzy nie lubią tytułów niedoprowadzonych do końca. Fushigi Yuugi to taki miszmasz Inuyaszy i Sailor Moon. Mamy tutaj połączenie świata teraźniejszego oraz tego z przeszłości. Poznajemy coraz to nowszych i silniejszych bohaterów, którzy towarzyszą Mijace i mają za zadanie ją ochraniać. Sama Mijaka wraz z biegiem historii również zdobywa odwagę i siłę, która będzie jej potrzebna, gdyż los sprawi, że jej największym wrogiem stanie się jej przyjaciółka z dzieciństwa, Yui. Oczywiście w tym tytule, jak w każdym stworzonym przez Yuu Watase, pierwsze skrzypce gra romans. Miaka zaczyna darzyć uczuciem Tamahome, chłopaka, którego poznała pierwszego dnia i który stał się jednym z jej wojowników. Tamahome z czasem zaczyna odwzajemniać uczucia swojej kapłanki, jednak, no właśnie jak to bywa w takich przypadkach, los zaczyna rzucać ukochanym kłody pod nogi. Fushigi Yuugi to tytuł pełen ekscytujących i porywających walk. Anime ma nie tylko świetną, klimatyczną muzykę, ale również cudowną kreskę z lat 90., którą ja osobiście uwielbiam i bardzo mi jej brakuje we współczesnych produkcjach. Akcja toczy się wartko, praktycznie każdy odcinek kończy się tak zwanym zawieszeniem akcji, przez co nie możemy doczekać się kolejnego odcinka. Dla mnie Fushigi Yuugi było wspaniałą przygodą. To niesamowicie mądry, wzruszający i pełen emocji tytuł. Jeden z tych już kultowych, do których starsi widzowie powracają z sentymentem. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie, zapraszam na Facebooka, Instagrama oraz Twittera. Zachęcam do komentowania oraz subskrypcji i do usłyszenia.